Dzień dobry Państwu. Nazywam się Wojciech Walczak i reprezentuję Polskie Towarzystwo Historyczne, oddział w Białymstoku, ale również Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Historycznego oraz Wydział Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu w Białymstoku. Jest mi niezmiernie miło powitać Państwa na trzecim już spotkaniu z mistrzami historii, ale przede wszystkim chciałbym bardzo serdecznie przywitać naszego gościa specjalnego, profesora Antoniego Dudka. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Pozdrawiam raz jeszcze wszystkich państwa. Chciałbym również przywitać uczestników dzisiejszego spotkania, a więc pracowników naukowych interesujących się współczesną historią Polski, stosunków międzynarodowych polsko-niemieckich. Chciałbym również bardzo serdecznie przywitać nauczycieli szkół średnich, studentów naszego wydziału, a także uczniów szkół średnich. Bardzo serdecznie witam, dziękuję za dzisiejsze uczestnictwo. Spotkania z mistrzami to cykl spotkań wprowadzających, przygotowujących niejako do wydarzenia, które jest uznawane za największe święto historii jako nauki i historii jako przedmiotu w szkołach średnich, czyli do powszechnego zjazdu historyków polskich. Zjazd historyków polskich ma tradycję ponad, no blisko 140-letnią, bo pierwszy zjazd odbył się w 1880 roku i był kontynuowany najpierw w odstępach 10-letnich, z przerwą oczywiście na konflikty zbrojne, później co 5 lat sukcesywnie się odbywa. I za niecałe już 4 lata Białystok będzie gościł najwybitniejszych historyków polskich właśnie w naszym mieście we wrześniu 2024 roku. Spotkania z mistrzami to cykl przeznaczony głównie dla uczniów szkół średnich, studentów, pracowników, ale także pasjonatów historii. Dla Państwa przygotowaliśmy dzięki wsparciu Marszałka Województwa Podlaskiego książeczki z wykładami. Tutaj mamy już trzeci wykład pana profesora Antoniego Dudka i dla pierwszych 30 osób, które poproszą nas o tę książeczkę w trakcie tego spotkania mailem na adres historia@uwb.edu.pl, otrzymają pocztą tę książeczkę. Także bardzo serdecznie zapraszam do kontaktu z nami. Proszę tylko napisać maila z adresem do wysyłki. Jeszcze raz bardzo serdecznie Państwa witam i bardzo proszę o zabranie głosu pana profesora Cezarego Kuklo, który jest przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego 21 Zjazdu Historyków Polskich. Panie profesorze, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Panie doktorze, pan doktor Walczak prezesuje od jakiegoś czasu Białostockiemu Oddziałowi Polskiego Towarzystwa Historycznego, jest moim zastępcą, razem my współpracujemy przy organizacji. I tak jak powiedział w tym swoim słowie wstępnym, to nasze trzecie spotkanie, rozpoczynaliśmy ten cykl wykładów mistrzów od epoki późnego średniowiecza, wczesnej nowożytności, kiedy pan profesor Krzysztof Mikulski mówił o genealogii Mikołaja Kopernika. Kilka tygodni temu pan profesor Andrzej Chwalba wprowadzał nas w mity narodowe, a dzisiaj naszym gościem jest pan profesor, doktor habilitowany Antoni Dudek, profesor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Chciałbym kilka słów powiedzieć o naszym dzisiaj autorze wystąpienia. Pan profesor Antoni Dudek w początkach swojej kariery związany był przez wiele lat z najstarszą alma mater na ziemiach polskich, z Uniwersytetem Jagiellońskim. Tam w 90 roku skończył studia, w 94 roku obronił rozprawę doktorską i bardzo szybko w 2004 uzyskał również stopień doktora habilitowanego. Tym takim formalnym zwieńczeniem kariery naukowej na tym etapie pana profesora
było nadanie tytułu profesora, które odebrał z rąk pana prezydenta Kaczyńskiego i odebrał w roku 2009, mając wówczas 44 lata. Wydaje mi się, proszę państwa, jeżeli dobrze tak powiem, sięgam troszkę pamięcią, był to jeden z najmłodszych profesorów z zakresu humanistyki właśnie w osobie pana profesora Antoniego Dudka. Pan profesor Dudek ma dość duże spektrum zainteresowań. Zaczynał swoją przygodę z historią najnowszą, bo tutaj się specjalizuje od znakomitej książki prezentującej relacje państwo-kościół, oczywiście w PRL-u po II wojnie światowej. Potem rozszerzał te swoje zainteresowanie, badając funkcjonowanie systemu komunistycznego tutaj u nas w Polsce. No, starał się jak gdyby może bardziej analizować ten elementy rozkładu tej dyktatury. W swoich badaniach sięga, proszę państwa, po szerokie spektrum zainteresowań, ma też podręczniki z historii Polski, to bardzo popularne, a teraz, wydaje mi się, od pewnego czasu nawet jest, ja przynajmniej obserwuję wyraźne przesunięcie zainteresowań pana profesora w kierunku trzeciej historii, trzeciej Rzeczypospolitej, kolejne książki. Chciałbym też państwu powiedzieć, że pan profesor oprócz tej kariery akademickiej, czy bo w Uniwersytecie Jagiellońskim był kierownikiem katedry, kieruje katedrą też w Uniwersytecie kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, ma jeszcze jedno potężne doświadczenie i to takie doświadczenie, które akurat można powiedzieć, że spotkaliśmy się w pewnej instytucji, mianowicie pan profesor Antoni Dudek od początku funkcjonowania Instytutu Pamięci Narodowej pełnił tam ważne funkcje. Za kadencji pana profesora Leona Kieresa, tej pierwszej kadencji w ogóle w działalności Instytutu Pamięci Narodowej, kierował bardzo ważnym odcinkiem, mianowicie badaniami naukowymi. W okresie prezesury profesora Kurtyki został jego doradcą, zasiadał w Radzie Instytutu Pamięci Narodowej. To nas troszeczkę, tak powiem, te nasze drogi się przecięły. Ja w tym samym czasie budowałem, organizowałem, kierowałem białostockim oddziałem Instytutu Pamięci Narodowej. I myślę, że pan profesor Antoni Dudek też jest takim ważnym komentatorem, badaczem tych naszych stosunków dnia codziennego. Pisze przecież na łamach czołowych czasopism, na łamach czołowych tygodników, również występuje w telewizji, jest tym komentatorem. To, co mnie na przykład zawsze jakoś tak skupia uwagę, to ten bardzo taki chłonny, wyważony sposób patrzenia na naszą współczesną rzeczywistość. I proszę państwa, cieszę się ogromnie, że pan profesor Dudek parę tygodni przyjął moją propozycję, naszą tutaj wspólną, białostocką, że jest z nami. Myślę, że będzie to dobra, fantastyczna przygoda i chciałbym wszystkich słuchaczy zachęcić później do takiego aktywnego uczestnictwa, do zadawania pytań. Nie przedłużam już, zapraszam wszystkich państwa ciepło, gorąco, serdecznie do wysłuchania wystąpienia pana profesora Antoniego Dudka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi Cezaremu Kuklo za tak miłe przedstawienie mojej osoby. Dziękuję państwu za możliwość uczestnictwa w tym spotkaniu, za to, że poświęcacie państwo swój czas, żeby wysłuchać moich wypowiedzi na temat, który mam nadzieję jest już widoczny, a więc na temat dotyczący traktatu polsko-niemieckiego zawartego 30 lat temu, niedawno obchodziliśmy 30. rocznicę jego podpisania. I przechodząc od razu do tematu, chcę powiedzieć, że oczywiście podpisanie tego traktatu poprzedziła rozgrywka dyplomatyczna, której głównym bohaterem było dwóch głównych bohaterów, o których tu będę bardzo dużo mówił, a mianowicie polski premier Tadeusz Mazowiecki i kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl. Ale żeby wytłumaczyć istotę tej rozgrywki dyplomatycznej, muszę najpierw powiedzieć dwa słowa o sytuacji
jaka istniała przed podpisaniem, przed rozpoczęciem owej rozgrywki dyplomatycznej, a mianowicie jaka zaczęła się kształtować jeszcze przed rokiem 89. Otóż jak wiadomo, granica zachodnia została ukształtowana w konsekwencji rozstrzygnięć konferencji w Poczdamie, a następnie ten kształt granicy istniejący także obecnie na Odrze i Nysie Łużyckiej został potwierdzony najpierw w 1950 roku układem między Polską a Niemiecką Republiką Demokratyczną w Zgorzelcu, a w 20 lat później, w 1970 roku układem, który kanclerz Willy Brandt, kanclerz Republiki Federalnej Niemiec, podpisał w Warszawie w grudniu 1970 roku. Proszę zresztą zwrócić uwagę, że te wszystkie traktaty, także i ten, o którym dzisiaj będę mówił, łatwo zapamiętać, bo one się układają w taką sekwencję czasową, 1950, 1970, wreszcie 1990, choć oczywiście nikt tego nie planował, historia lubi takie przypadki. Momentem, którym właściwa rozgrywka dyplomatyczna się zaczyna wokół sprawy granicy polsko-niemieckiej, a która prowadzi do podpisania traktatu w 1990 roku, są wydarzenia rok wcześniej, wydarzenia z listopada roku 1990, roku 1989 oczywiście. Otóż w listopadzie, na początku listopada 1989 roku do Polski przyjeżdża z wizytą kanclerz Republiki Federalnej Niemiec Helmut Kohl. To ma być wizyta, która ma otworzyć całkowicie nowy etap w relacjach między Polską a Republiką Federalną Niemiec. Nowość owego etapu ma polegać na tym, że po polskiej stronie pojawia się całkowicie nowy partner. Tadeusz Mazowiecki stoi na czele rządu, który nie jest już rządem zdominowanym przez partię komunistyczną. Oczywiście są w tym rządzie dalej przedstawiciele partii komunistycznej, ale są już w mniejszości, a zatem rząd Mazowieckiego jest pierwszym rządem po II wojnie światowej, który jest już budowany przez inne siły polityczne, przez Związek Zawodowy Solidarność. I Helmut Kohl pragnie zademonstrować, że Republika Federalna Niemiec chce jakby wyraźnie poprawić swoje relacje z Polską, właśnie rządzoną już przez inne siły polityczne. W trakcie tych rozmów, które Kohl przeprowadza z Mazowieckim, padają słowa, które macie Państwo na slajdzie, a zatem z jednej strony premier Mazowiecki podnosi po raz kolejny sprawę granicy na Odrze i Nysie, mówiąc, że strona polska musi mieć pewność, że ta sprawa zostanie ostatecznie uregulowana, na co Kohl odpowiada, że nastroje oczywiście w RFN w tej sprawie są sprzyjające, mówi, że 80-82% mieszkańców RFN akceptuje granice na Odrze i Nysie, ale zarazem mówi zdanie, które jest absolutnie dla tego wykładu fundamentalne, a mianowicie mówi w ten oto sposób, że żaden rząd niemiecki nie może dziś uznać granicy Odra-Nysa w imieniu całych Niemiec, które dopiero powstaną w przyszłości. To jest oficjalna doktryna niemiecka, która powiada, że no, dopóki nie dojdzie do połączenia, do zjednoczenia Niemiec, żaden rząd niemiecki nie może się wypowiadać w imieniu tego przyszłego zjednoczonego państwa. I Kohl się będzie tej formuły trzymał konsekwentnie przez wiele następnych miesięcy. Kiedy Kohl wypowiadał 9 listopada te słowa, nie wiedział jeszcze, że za chwilę, dosłownie za kilkadziesiąt godzin, w Berlinie, podzielonym wówczas Berlinie, rozegrają się wydarzenia, które gwałtownie przyspieszą bieg wydarzeń i które sprawią, że ta formuła o przyszłych Niemczech Zjednoczonych nie będzie już tylko formułą bliżej nieokreślonej przyszłości. Mianowicie tak się historia paradoksalnie ułożyła, że w trakcie wizyty Helmuta Kohla w Polsce doszło do początku procesu upadku muru berlińskiego. Nie będę wchodził bliżej w szczegóły tych wydarzeń. Dla nas istotne jest, że Kohl pod wpływem tego, co się zaczyna dziać
na granicy między Berlinem Wschodnim a Berlinem Zachodnim, przerywa swoją wizytę, jedzie na dosłownie kilkadziesiąt godzin do Berlina Zachodniego, tam wygłasza przemówienie, ale to przemówienie jest jeszcze przemówieniem, powiedziałbym, bardzo ostrożnym, jakby nawołującym do działań, do zachowań pokojowych i oczywiście wspierającym demonstrantów, którzy zaczynają po prostu ten mur berliński rozbijać, natomiast nie mówi jeszcze niczego o kwestii zjednoczenia. Następnie wraca do Polski i tutaj ma miejsce to zdjęcie, które Państwo widzicie, ma miejsce to wydarzenie, które jest uwiecznione na zdjęciu, które jest symbolem tamtej wizyty Helmuta Kohla, mianowicie dochodzi do tak zwanej mszy pojednania w Krzyżowej, w czasie której właśnie Kohl obejmuje Tadeusza Mazowieckiego i to ma być taki symbol nowych relacji polsko-niemieckich i rzeczywiście z dzisiejszej perspektywy można powiedzieć, że tak się stało. To rzeczywiście to zdjęcie symbolizuje relacje polsko-niemieckie z perspektywy lat 30, ale wtedy bardzo szybko można powiedzieć, że się zdezaktualizowało, bo dosłownie w dwa tygodnie po tym, jak Helmut Kohl obejmował Tadeusza Mazowieckiego, wygłosił przemówienie w Bundestagu, w którym przedstawił 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec. I to przemówienie i ten plan był, można powiedzieć, początkiem konfliktu między obu politykami, ponieważ Tadeusz Mazowiecki, jak sam wspomina, był w szoku, że w tym planie, w tych 10 punktach, nie ma ani jednego zdania o granicach zjednoczonych Niemiec. Tadeusz Mazowiecki uznał, że polska granica na Odrze i Nysie jest zagrożona, że Niemcy zaczynają grę, że Helmut Kohl zaczyna grę, której celem będzie podważenie tej granicy. Jednak w momencie, w którym Helmut Kohl przedstawił ten plan, jeszcze zarówno Tadeusz Mazowiecki, jak i inni politycy w Polsce nie mieli świadomości, że ten proces zjednoczenia będzie tak szybki. I najlepszym dowodem na to jest fragment, który Państwo, mam nadzieję, teraz widzicie na slajdzie, fragment wystąpienia szefa polskiej dyplomacji, ministra Krzysztofa Skubiszewskiego, najważniejszego tutaj bohatera obok Tadeusza Mazowieckiego po polskiej stronie tych wydarzeń, który 9 grudnia 1989 roku w Sejmie wyraźnie mówi, że w najbliższym czasie nie ma mowy o zjednoczeniu Niemiec i że oczywiście pewną czujność musimy zachować, ale ta sprawa nie jest kwestią najbliższej przyszłości. Na czym, i to był oczywiście pogląd, który też podzielał Tadeusz Mazowiecki, na czym oni opierali to swoje przekonanie. Otóż również w listopadzie, pod koniec listopada 1989 roku doszło u wybrzeży Malty do spotkania między Michałem Gorbaczowem, a więc przywódcą Związku Sowieckiego i przywódcą Stanów Zjednoczonych, ówczesnym prezydentem George'em Bushem starszym, w czasie której obok wielu wątków rozmawiano także o kwestii, no właśnie, która się zaczęła związanej z upadkiem muru berlińskiego, ale także w ogóle o przemianach w Europie Środkowej. I z jakby konkluzji tego Gorbaczow wywnioskował, że Stany Zjednoczone nie będą dążyły do zjednoczenia Niemiec, że ten proces jakby zbliżania się obu państw niemieckich to jest kwestia odległej przyszłości. I taką informację przekazał Gorbaczow przywódcom krajów Układu Warszawskiego, z którymi się spotkał po konferencji u wybrzeży Malty, w tym oczywiście Tadeuszowi Mazowieckiemu. Na tym właśnie Mazowiecki i Skubiszewski opierali swoje przekonanie, że kwestia zjednoczenia Niemiec nie jest kwestią szybką. Jednak, tak jak Gorbaczow pojechał na spotkanie z przywódcami Układu Warszawskiego, z tej konferencji z Bushem, tak Bush udał się do Niemiec i odbył spotkanie z Helmutem Kohlem, w czasie którego jasno dał Kohlowi do zrozumienia, że Stany Zjednoczone nie będą się nie tylko sprzeciwiały zjednoczeniu Niemiec, ale wręcz poprą aktywnie ten proces. I to dla Kohla był decydujący sygnał dla właśnie podjęcia działań
których celem było zjednoczenie Niemiec, a wśród których najważniejsze było przekonanie Kremla do tego. I na przełomie roku 89 i 90, w ciągu dosłownie kilku tygodni, Helmutowi Kohlowi udało się przekonać Gorbaczowa do zgody na zjednoczenie Niemiec i znaczące przyspieszenie tego procesu. W jaki sposób? No, nie jest tajemnicą, że Niemcy miały jeden podstawowy atut, a mianowicie olbrzymie środki finansowe, których dramatycznie brakowało Gorbaczowowi. Związek Radziecki pogrążał się w coraz większym chaosie politycznym, w konfliktach etnicznych i Gorbaczow potrzebował środków, licząc, że uda mu się zmodernizować Związek Radziecki, no właśnie w oparciu o między innymi te ogromne kwoty liczone w miliardach marek, które za chwilę Helmut Kohl zadeklarował, że zapłaci za zgodę Moskwy na zjednoczenie Niemiec. I już na początku roku 1990 dla Tadeusza Mazowieckiego staje się jasne, że zjednoczenie Niemiec nie jest już kwestią odległej przyszłości liczonej w latach, ale staje się realne w perspektywie dosłownie najpierw kilkunastu, a później, jak się okazało, znacznie kilku miesięcy. I to powoduje, że Tadeusz Mazowiecki podejmuje najważniejszą akcję dyplomatyczną w swojej karierze jako premiera, a mianowicie akcję dyplomatyczną w stolicach najważniejszych państw koalicji antyhitlerowskiej, której celem jest nakłonienie obu państw niemieckich, a de facto chodzi o Helmuta Kohla i rząd Republiki Federalnej Niemiec, bo władze NRD są w tej sprawie bardzo spolegliwe. Tam zresztą jest ogromny chaos związany z upadkiem rządów komunistycznych. A będzie nakłonienie obu państw niemieckich, żeby jeszcze przed zjednoczeniem rządy tych krajów parafowały przyszły traktat graniczny, jakby jednoznacznie deklarujący nienaruszalność granicy na Odrze i Nysie. I tą akcję dyplomatyczną prowadzą równolegle minister Skubiszewski i sam premier Mazowiecki. Jeśli chodzi o akcję ministra Skubiszewskiego, to on w lutym 90 roku uczestniczy na konferencji w Ottawie. To była konferencja przedstawicieli Układu Warszawskiego i państw NATO dotycząca oficjalnie kwestii otwartego nieba, czyli kwestii ruchu lotniczego, ale faktycznie ta konferencja została zdominowana przez problem zjednoczenia Niemiec. I tam ustalono, ponieważ byli tam przedstawiciele tych głównych krajów o tym decydujących, a więc obok Związku Radzieckiego i Stanów Zjednoczonych, także Wielkiej Brytanii i Francji, ustalono, że o szczegółach zjednoczenia przesądzi konferencja, tak zwana konferencja 2+4, czyli dwa państwa niemieckie i cztery państwa koalicji antyhitlerowskiej. I ministrowi Skubiszewskiemu udało się przekonać ministrów tych sześciu krajów, które miały uczestniczyć w konferencji 2+4, do zamieszczenia w deklaracji jakby kończącej szczyt w Ottawie takiej formuły, która powiadała, że przedmiotem tej konferencji, tematem tej konferencji 2+4, która się oczywiście miała odbywać w kilku odsłonach, będzie także bezpieczeństwo państw sąsiadujących z tymi zjednoczonymi Niemcami, czyli w domyśle no także bezpieczeństwo Polski w kontekście właśnie nienaruszalności granic. I to było, można powiedzieć, jak powiedział później minister Skubiszewski, takie włożenie nogi w drzwi właśnie z polskim postulatem. Natomiast oczywiście nie było szans wtedy, żeby osiągnąć ten cel strategiczny, czyli właśnie to, o czym powiedziałem przed chwilą, nakłonienie obu państw niemieckich do tego parafowania traktatu granicznego jeszcze przed formalnym zjednoczeniem. To stało się celem samego premiera Mazowieckiego, który na przestrzeni lutego i marca roku 90, bądź w formie bezpośrednich kontaktów, bądź w formie rozmów telefonicznych, odbył szereg rozmów właśnie z przywódcami wszystkich państw koalicji antyhitlerowskiej. No i tutaj mamy na slajdzie, który mam nadzieję jest widoczny, fragmenty wypowiedzi przywódców państw koalicji antyhitlerowskiej do premiera Mazowieckiego, poczynając od premier Margaret Thatcher, z którą Mazowiecki spotyka się w Londynie w lutym 90 roku. Ona jasno deklaruje Mazowieckiemu, że nie bardzo się jej w ogóle podoba samo zjednoczenie Niemiec, ale że Wielka Brytania nie jest w stanie temu zapobiec.
Natomiast jasno też deklaruję poparcie dla polskiego żądania, żeby kwestia granic była wyjaśniona jeszcze przed formalnym zjednoczeniem. Z kolei w rozmowie telefonicznej w tym samym czasie przeprowadzonej z Michałem Gorbaczowem Mazowiecki dowiaduje się, że rzeczywiście Kohl nie chce jasnej deklaracji w sprawie granic złożyć, no podsługując się tą formułą, o której przed chwilą powiedziałem, a więc, że on nie może występować i składać żadnych deklaracji w imieniu Zjednoczonego Państwa Niemieckiego. I wreszcie prezydent Francji, François Mitterrand, tutaj można powiedzieć, ta wypowiedź jest taka najbardziej barwna, ona też pokazuje, że Francji nie bardzo się zjednoczenie Niemiec podoba, no ale mówi brutalnie Mazowieckiemu, że przecież nie zrzucimy na Niemcy bomby atomowej, żeby zapobiec zjednoczeniu i wyraźnie pokazuje Mazowieckiemu, kto jest za to odpowiedzialny. No nie Francja, nie Wielka Brytania, tylko Rosja i Stany Zjednoczone. To bardzo jasno mówi, Rosja zwłaszcza się wycofała, Amerykanie dali zielone światło, więc my nie możemy temu zapobiec. Wczorajsi żandarmi wracają do siebie i czynią to szybko, mówi właśnie do Mazowieckiego prezydent Mitterrand. I w tym momencie staje się jasne dla Mazowieckiego, że właściwie żaden z tych trzech krajów nie jest w stanie nakłonić Kohla do pożądanego, do tego ustępstwa w sprawie tej deklaracji. I teraz z czego się to ten opór Kohla bierze? Otóż ten opór Kohla oczywiście oficjalnie był przez niego, powiedziałbym, uzasadniany stanowiskiem niemieckiego Trybunału Konstytucyjnego, Trybunału w Karlsruhe, który wiele lat wcześniej orzekł, że właśnie w kwestii granicy dopiero Zjednoczone Niemcy będą mogły wiążąco się wypowiedzieć. Natomiast w istocie rzeczy to stanowisko Kohla miało ukryte dwie inne przyczyny. Pierwszą była te kilkanaście procent obywateli RFN, którym się ciągle granica na Odrze i Nysie Łużyckiej nie podobała i którą Kohl kokietował. To przede wszystkim były te środowiska, które wspierały bardzo wpływowy wówczas w Niemczech Związek Wypędzonych i w których ciągle była nadzieja na to, że no uda się na te ziemię, na wschód od Odry i Nysy Łużyckiej kiedyś wrócić. Kohl nie chciał im jasno mówić, że to jest nierealne, choć wiedział o tym, że tutaj żadnej rewizji nie może, o żadnej rewizji granic nie może być mowy. Ale był jeszcze drugi powód, poza właśnie tym kokietowaniem tych środowisk wypędzonych, które były z kolei Kohlowi potrzebne dla poparcia wyborczego, bo tu jeszcze jeden istotny element. Wiosną 90 roku w Republice Federalnej Niemiec miały się odbyć kolejne wybory parlamentarne, które Kohl oczywiście chciał wygrać i rządzić dalej, więc nie mógł sobie pozwolić na utratę tej części elektoratu. Ale był też jeszcze jeden wątek bardzo istotny, który się tutaj ujawnia w wypowiedzi, którą mam nadzieję teraz Państwo widzicie na slajdzie, którą Kohl otwarcie powiedział do dziennikarzy 12 marca 90 roku, a mianowicie kwestia reparacji wojennych. Otóż Kohl bardzo obawiał się, że jednym z warunków, który zostanie mu postawiony na drodze do zjednoczenia Niemiec, będzie właśnie warunek dotyczący odszkodowań dla Polski i innych krajów pokrzywdzonych przez Niemcy w czasie II wojny światowej. I ta sprawa też się w tych rozmowach pojawiała, tyle tylko, że tutaj okazuje się, że Tadeusz Mazowiecki w moim przekonaniu nie do końca w sposób przemyślany, ale traktował ją zupełnie marginalnie, uważając, że sprawa granicy jest absolutnie najbardziej fundamentalna. Zlekceważył moim zdaniem moment, w którym należało się zachować tak, jak to mówił początkowo na jednym z posiedzeń rządu mazowieckiego premier Skubiszewski, który później zmienił zdanie i dostosował się do woli premiera, a mianowicie Skubiszewski jeszcze w roku 89 mówił pod koniec, że sprawa granicy jest oczywista, nikt na świecie jej nie podważy, w związku z tym nie warto, żebyśmy my o tym tak dużo mówili, bo wtedy sami zaczniemy sugerować, że w tej sprawie są jakieś wątpliwości. Gdyby Tadeusz Mazowiecki podzielił opinię ministra Skubiszewskiego, to moim zdaniem istniała wprawdzie niewielka, ale jednak szansa, żeby nakłonić Helmuta Kohla do pewnych deklaracji o charakterze finansowym, no właśnie w ramach późniejszych rozmów
już po zjednoczeniu to podejmował rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, ale wtedy Kohl był już nieustępliwy. Niemcy były zjednoczone i Kohl jasno powiedział, że nie zapłaci jakichkolwiek odszkodowań i nie ma o tym mowy. Więc tutaj Kohl grał tą sprawą granic, ponieważ zakładał, że jak powie jasno w sprawie granicy, no to Polacy powiedzą, no to dobrze, to sprawę granicy mamy już załatwioną, to teraz porozmawiajmy o sprawie reparacji, tym bardziej, że ta sprawa była ciągle w polskiej przestrzeni publicznej podnoszona. Więc to był taki mechanizm ze strony Grypy, ze strony Kohla, presji właśnie też na stronę polską, żeby koncentrować jej uwagę i uwagę premiera Mazowieckiego na sprawie granicy, żeby nie podnoszono zbyt mocno sprawy reparacji. No i wreszcie, proszę Państwa, mówiłem o tym, jak Tadeusz Mazowiecki mocno był tą sprawą przejęty i to go doprowadziło do wypowiedzi, które później były przedmiotem, właściwie od samego początku było przedmiotem ostrej krytyki, które też w jakimś stopniu zaciążyły na wizerunku Mazowieckiego. Mianowicie w marcu 90 roku w trakcie tej właśnie takiej, powiedziałbym, największej burzy wokół tej kwestii, Tadeusz Mazowiecki kilkakrotnie wypowiedział słowa, tu macie Państwo cytat z jednego z jego wywiadów z tego okresu, a mianowicie zaczął jasno mówić, że dopóki nie będzie zagwarantowana sprawa właśnie granicy na Odrze i Nysie, wojska radzieckie powinny pozostać na terytorium Polski. Dlaczego to było istotne? Otóż w tym czasie zakończyły się już porozumienia, które zaczęły negocjować na przełomie 89 i 90 roku nowe władze Węgier i Czechosłowacji na temat wyprowadzenia wojsk radzieckich ze swojego terytorium. Polska natomiast takich rozmów nie podejmowała i co więcej, Tadeusz Mazowiecki wyraźnie tu w tej wypowiedzi, którą Państwo widzicie na slajdzie, powiedział, że na razie, rzeczywiście chcemy w przyszłości, żeby te wojska wyszły z terytorium Polski, ale na razie nie chcemy tej sprawy podejmować. To było bardzo, nie kryje, ryzykowne posunięcie. Dlaczego? Dlatego, że wtedy właśnie miesiąc wcześniej, w lutym 90 roku, rząd Związku Radzieckiego oficjalnie zadeklarował, że jest gotów rozpocząć takie rozmowy ze stroną polską, a strona polska, no właśnie uzasadniając to w ten sposób, tych rozmów nie podjęła. Podjęła je dopiero pół roku później, we wrześniu 90 roku wysłaliśmy, rząd Mazowieckiego wysłał notę do Moskwy, w której deklarował chęć rozpoczęcia takich rozmów, ale różnica polegała na tym, że przez te pół roku Gorbaczow uczynił kolejne ustępstwa wobec Niemiec. I tak jak na początku roku 90 zgodził się, żeby Niemcy się zjednoczyły, to na przestrzeni pierwszej połowy roku 90 wyraził jeszcze zgodę na dwie inne kwestie, które na początku były nierozstrzygnięte, a za którą to zgodę Kohl płacił kolejne miliardy marek, a mianowicie zgodził się na to, żeby Zjednoczone Niemcy pozostały członkiem Paktu Północnoatlantyckiego, bo to przecież nie było przesądzone, no w momencie zjednoczenia mieliśmy dwa państwa niemieckie będące członkami dwóch różnych układów wojskowych i co było najistotniejsze dla Kohla, zgodził się wyprowadzić wojska radzieckie z terytorium Niemiec Wschodnich. Ale to z kolei oznaczało, że Moskwa nie będzie już tak zainteresowana wyprowadzaniem swoich wojsk z Polski, no bo w momencie, w którym te 300 tysięcy żołnierzy sowieckich opuszczało terytorium NRD, które za moment miało przestać istnieć, no siłą rzeczy logistycznie te kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy sowieckich, rosyjskich na terytorium Polski stanowiło, powiedziałbym, tą wysuniętą najbardziej na zachód część armii radzieckiej i w związku z tym Gorbaczow no, nie był już zainteresowany szybkim podjęciem tych rozmów. Na szczęście oczywiście to się ostatecznie dla nas skończyło wszystko korzystnie, ale to już było efektem zmian, które nastąpiły w roku 91. Nie chcę o tym mówić. Wracam do sprawy traktatu polsko-niemieckiego. Otóż w tych rozmowach, w tej akcji dyplomatycznej premiera Mazowieckiego najbardziej fundamentalne było spotkanie z prezydentem Stanów Zjednoczonych George'em Bushem, również w marcu, pod koniec marca Mazowiecki leci do Waszyngtonu, spotyka się z Bushem i słyszy od Busha
właśnie takie oto słowa, jak Państwo macie na slajdzie. Słowa, które są no, dla Mazowieckiego niezwykle brutalne, bo przekładając je na język taki bardziej kolokwialny, Burz mówi Mazowieckiemu: lubimy Polskę, Polska jest sympatyczna, cieszą nas zmiany w Polsce, ale dla nas ważniejsze są Niemcy i nie rozumiem, dlaczego pan, panie premierze, nie rozumie tej prostej prawdy, że Niemcy są dla nas ważniejsze i ja dla Kola traktuję jako, powiedziałbym, partnera wyższej kategorii od pana, bo w istocie rzeczy to, co mówi Burz do Mazowieckiego, jest właśnie takim przesłaniem. Przekonuje mianowicie prezydent Burz Mazowieckiego, że jego obawy są kompletnie nieuzasadnione, że Kol w oczywisty sposób akceptuje granice na Odrze i Nysie, natomiast nie ma wewnętrzne problemy i z powodu tych wewnętrznych problemów nie zgodzi się na to żądanie Mazowieckiego. I właściwie w tym momencie, można powiedzieć, gra jest skończona. Najważniejszy gracz, ten, który hipotetycznie mógł wpłynąć na stanowisko Kola, jednoznacznie odmawia Mazowieckiemu. W dalszej części rozmów, bo ja tu oczywiście pokazuję tylko jedną wypowiedź, Burz proponuje ewentualnie jakieś tajne porozumienie Kola z Mazowieckim. W tym tajnym porozumieniu Kol się zadeklaruje, że takie porozumienie zostanie po zjednoczeniu Niemiec zawarte, ten traktat graniczny, ale oficjalnie niczego nie potwierdzi. No oczywiście Mazowiecki nie jest tym zainteresowany, żadne tajne porozumienia go nie interesują. Natomiast, co istotne, w tej rozmowie dochodzi jeszcze do jednej różnicy zdania, mianowicie George Burz wyraża swoje zdziwienie, że premier Mazowiecki nie podejmuje sprawy wyprowadzenia wojsk radzieckich z terytorium Polski. I to jest bardzo istotne, to jest właśnie komentarz do tych wypowiedzi Mazowieckiego, o których mówiłem przed chwilą. Burz jest zdziwiony, mówi, że nie rozumiem, dlaczego pan tej sprawy nie podnosi. W końcu od tego zależy suwerenność Polski, żeby wojska radzieckie z Polski wyszły. To jest bardzo istotny moment, bo on też pokazuje Mazowieckiemu, no jak się wydaje, że Amerykanie nie są zadowoleni z tego jego przekonania, że armia radziecka jest gwarantem nienaruszalności granicy na Odrze i Nysie, no bo to jest wpisywanie się w to przesłanie, które przez dziesięciolecia było leitmotivem propagandy władz PRL, które mówiły, że Związek Radziecki, prawda, nie tylko jest naszym ideologicznym starszym bratem, ale także gwarantuje nam polskość ziem zachodnich i północnych, czyli tak zwanych ziem odzyskanych. Proszę Państwa, w kwietniu roku 90 oficjalnie, jakby kończąc tą swoją ofensywę, rząd Mazowieckiego przesyła wszystkim uczestnikom konferencji 2+4 projekt polsko-niemieckiego traktatu, no właśnie tego, który chce zawrzeć jeszcze przed zjednoczeniem Niemiec. W maju zaczynają się rozmowy na bardzo niskim szczeblu, bo dyrektorów departamentów politycznych MSZ Polski i RFN toczone, które do niczego nie prowadzą. Jedynym sukcesem tej akcji dyplomatycznej, którą tu opisałem, jest to, co dzieje się 21 czerwca 90 roku, a mianowicie, i to może być, jest w jakimś stopniu częściową realizacją żądań Mazowieckiego, a mianowicie i Bundestag, i nowo wybrana Izba Ludowa NRD uchwalają rezolucję, którym potwierdzają nienaruszalność istniejących granic Niemiec i można powiedzieć, wyrzekają się roszczeń terytorialnych. I można powiedzieć, że gdyby nie ta akcja dyplomatyczna Mazowieckiego, być może tych rezolucji by nie było, więc można powiedzieć, że tutaj częściowy sukces Mazowiecki odnosi, no bo nie ma wprawdzie traktatu parafowanego przed zjednoczeniem, na czym mu zależało, ale jest deklaracja parlamentów obu jednoczących się państw niemieckich. No i wreszcie Helmut Kohl Mazowiecki zdołał osiągnąć taką oto deklarację, którą mam nadzieję teraz Państwo widzicie na slajdzie, deklarację zawartą w liście Helmuta Kohla do premiera Mazowieckiego z 13 lipca, w której padają takie słowa, że rząd federalny przedstawi Polsce projekt traktatu granicznego w ciągu 3 miesięcy po zebraniu się Parlamentu Ogólnoniemieckiego. Czyli to jest taka deklaracja, która mówi, no, że jak Niemcy się formalnie zjednoczą, to,
to w ciągu 3 miesięcy będzie sprawa granicy na Odrze i Nysie ostatecznie potwierdzona, choć z drugiej strony też nie do końca jest to takie jasne, no bo mowa, że będą negocjacje. Dlaczego? Dlatego, że Kohl w tym czasie mówi, że obok traktatu granicznego chce jeszcze zawrzeć drugi traktat, a właściwie pierwotnie strona niemiecka proponuje, żeby było jedno porozumienie, taki traktat o regulujący całość wzajemnych stosunków. Później ostatecznie te dwa traktaty zostaną rozdzielone na życzenie strony polskiej. Traktat graniczny zostanie podpisany jeszcze w roku 90, natomiast zaczną się rozmowy dotyczące tego traktatu, który ostatecznie zostanie podpisany w roku następnym, w czerwcu 91. Wkrótce po tym liście 17 lipca 90 roku Polska osiąga kolejny z celów, które sobie stawiała. Minister Skubiszewski uczestniczy w paryskiej rundzie konferencji 2+4, gdzie no właśnie zapada decyzja o tym, że jakby granice Zjednoczonych Niemiec będą niezmienne. I tutaj na tym slajdzie na czerwono macie też Państwo komentarz samego ministra Skubiszewskiego wygłoszony na posiedzeniu rządu, który powiada, że osiągnęliśmy maksimum tego, co możliwe w aktualnej sytuacji, no i wyraża pogląd, że w świetle tych deklaracji, które już padły w czasie konferencji 2+4, w świetle tego, co napisał Kohl, ten traktat zostanie podpisany wkrótce po zjednoczeniu. No i proszę Państwa, tak się rzeczywiście dzieje. 14 listopada 1990 roku minister spraw zagranicznych Polski Krzysztof Skubiszewski i szef niemieckiej dyplomacji Hans-Dietrich Genscher podpisują polsko-niemiecki traktat graniczny. Jak Państwo widzicie, jest to w mniej niż 3 miesiące po zjednoczeniu Niemiec, które się dokonuje formalnie w październiku, a zatem ten układ graniczny jest jednym z pierwszych układów międzynarodowych, które podpisują Zjednoczone Niemcy. Podsumowując, chcę powiedzieć, że ta rozgrywka dyplomatyczna, którą podjął wiosną czy na początku roku 90 roku Tadeusz Mazowiecki, była z jednej strony uzasadniona i zrozumiała, z drugiej strony wydaje się, że Tadeusz Mazowiecki jednak źle rozpoznał priorytety, bo wydaje mi się, że tak jak go George Bush przekonywał, nie było najmniejszych powodów do obaw co do tego, żeby te Zjednoczone Niemcy zakwestionowały granice na Odrze i Nysie. Z prostego powodu ten warunek był warunkiem oczywistym dla wszystkich krajów, które wyrażały zgodę na zjednoczenie Niemiec, a więc dla Stanów Zjednoczonych, dla Związku Radzieckiego, Republiki Wielkiej Brytanii i Francji. Te wszystkie kraje zdawały sobie sprawę, że nie wchodzą w grę jakiekolwiek rewizje granic, a wojska tych państw ciągle były na terytorium Niemiec, więc tu mieliśmy taką fizyczną gwarancję jakby dotrzymania tej reguły. Natomiast wydaje się, że gdyby Tadeusz Mazowiecki podjął sprawę odszkodowań wtedy, to istniała wprawdzie nieduża, ale jednak szansa, żeby w tych układach konferencji 2+4 znalazła się formuła zobowiązująca przyszłe Zjednoczone Niemcy do jakiejś rekompensaty wobec państw, które padły ofiarami agresji ze strony III Rzeszy. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że w moim przekonaniu to był ostatni moment, kiedy rzeczywiście Niemcy na tyle były słabe i na tyle potrzebowały zgody innych mocarstw, że ta szansa na uzyskanie jakichś odszkodowań czy reparacji była realna. Natomiast w późniejszym okresie, także współcześnie, kiedy o tym się mówi, moim zdaniem te żądania są kompletnie nierealistyczne i one nie dają szans na ich realizację. Przekonał się zresztą o tym premier Bielecki, o którym wspominałem, który negocjował wiosną 91 roku ten drugi układ polsko-niemiecki, układ traktat o dobrosąsiedzkich stosunkach podpisany w czerwcu 91 roku i w trakcie tych negocjacji właśnie poruszył sprawę odszkodowań dla pracowników, polskich pracowników przymusowych w III Rzeszy. Usłyszał od Kohla takie oto stwierdzenie, tu zacytuję z pamięci, że
W III Rzeszy pracowali robotnicy przymusowi z 27 krajów. Gdyby Niemcy wypłaciły komukolwiek, jednemu z nich, jakiekolwiek odszkodowania, to gospodarka niemiecka zostałaby zrujnowana przez żądania kolejnych krajów. Natomiast Kohl dał coś na kształt jałmużny Bieleckiemu, a mianowicie zaproponował powołanie Fundacji Polsko-Niemieckiego Pojednania i przedstawił deklarację, którą później zrealizował, przekazania 500 milionów marek na rzecz tej fundacji. Rzeczywiście te 500 milionów marek później zostało wypłaconych osobom pokrzywdzonym przez III Rzeszę. Była oczywiście kwota symboliczna, kompletnie nieadekwatna do skali krzywd, jakie ci ludzie ponieśli, ale trzeba też powiedzieć, że Kohl grał dalej bardzo ostro z Polską, bo trzeba powiedzieć, że podpisanie układu granicznego, a więc to wydarzenie, które Państwo macie na slajdzie uwieczniony na fotografii, nie oznaczało jeszcze jego ratyfikacji. I Kohl bardzo wyraźnie w czasie tych rozmów wiosną 1991 roku mówił, że oba traktaty zostaną podpisane i zostaną ratyfikowane równocześnie. Czyli jeżeli nie dogadamy się, panie premierze Bielecki, w sprawie traktatu o dobrym sąsiedztwie i wzajemnych stosunkach, no to ratyfikacja traktatu granicznego zostanie wstrzymana, więc musimy się dogadać. I to był taki element presji na polski rząd. Drugim elementem presji była kwestia polskich starań o stowarzyszenie z Europejską Wspólnotą Gospodarczą. To jest okres, kiedy Polska o to bardzo mocno zabiega, trwają negocjacje i Niemcy mówią, oczywiście, jeśli się dogadamy w sprawie traktatu, to Niemcy nie tylko poprą starania Polski o stowarzyszenie EWG, ale wpiszemy też do traktatu naszą deklarację, że Niemcy będą popierać aktywnie starania Polski o przyszłe członkostwo w Unii Europejskiej. I to była taka marchewka, którą też Kohl dołączał do tego kija, którym była ta groźba nieratyfikowania traktatu granicznego. A zatem już przechodząc do ostatecznej konkluzji, chcę powiedzieć, że ten traktat niewątpliwie dobrze się Polsce przysłużył. Był szalenie ważny dla budowy relacji polsko-niemieckich, można powiedzieć, do dziś jest fundamentem naszych stosunków. Natomiast trzeba też powiedzieć jasno, że za sprawą no, takiej, a nie innej gry Helmuta Kohla ta nowa formuła relacji polsko-niemieckich została opatrzona jednak pewną dozą wrogości, nieufności, resentymentu i ta sprawa w jakimś zakresie do dziś wraca w naszych relacjach i można powiedzieć, to dziedzictwo Kohla jest dwoiste. Z jednej strony jest ten symboliczna msza w Krzyżowej, to pojednanie, to odwołanie kanclerza Niemiec do wartości chrześcijańskich, a z drugiej strony mieliśmy tą dość ostrą grę, której no, w istocie rzeczy celem było to, żeby Polsce nie zapłacić żadnych większych pieniędzy za krzywdy, jaką jej obywatele ponieśli w czasie II wojny światowej. Dziękuję bardzo. To tyle z mojej strony. Teraz chętnie odpowiem na ewentualne pytania. Dziękuję bardzo panu profesorowi za wygłoszenie wykładu. No, myślę, że tutaj zwłaszcza studenci, którzy nas słuchają ze stosunków międzynarodowych, mają przykład, jak skomplikowane są mechanizmy negocjacji politycznych na takim szczeblu. Dla części zapewne naszych słuchaczy, a panie profesorze, mam informację, że jest ponad 200, łącznie z oglądaniem wystąpienia pana profesora na wykładzie, dla części naszych słuchaczy to historia, no bo to oni, większość urodziła się z nich po 1990 roku, ale dla części z nas to przecież jakieś własne doświadczenia, ten symboliczny gest uścisku, pojednania Helmuta Kohla z Tadeuszem Mazowieckim przecież wielokrotnie był powtarzany w latach 90. Przez telewizję publiczną. Proszę Państwa, w takim razie zapraszam do zadawania pytań. Ja będę może tutaj starał się troszkę sterować tą dyskusją. Będę pana profesora prosił chyba tak ad vocem po każdym pytaniu, bo tak, to będzie miało swoją dynamikę. Kto z Państwa chciałby postawić pytanie? Mam
Już sygnał, że pani profesor Joanna Sadowska chciałaby zadać pytanie. Pani profesor, bardzo proszę. Panie profesorze, no dziękuję za bardzo interesujące, także dla zawodowego historyka wystąpienie. I chciałam dopytać o takie dwie rzeczy. Pierwsza to jest kwestia tego, tych niewłaściwych priorytetów, które wybrał sobie premier Mazowiecki. Czy jest jakieś wytłumaczenie, skąd ten wybór? Czy to po prostu brak doświadczenia dyplomatycznego, czy też może jakieś wcześniejsze wypowiedzi, a może jakieś elementy, nie wiem, biografii Mazowieckiego wskazują na, nie wiem, szczególną nieufność wobec Niemców, czy wobec koalicjantów zachodnich, prawda? Czy to można jakoś tak psychologicznie tłumaczyć, czy to po prostu kwestia takiego, nie innego rozeznania dyplomatycznego? To jest moje pierwsze pytanie. A drugie pytanie wiąże się z tym, co w pierwszej kolejności pewnie większość z nas kojarzy, kiedy mówimy o powojennych stosunkach polsko-niemieckich, czyli sięga myślą do lat 60. i listu biskupów polskich do biskupów niemieckich. I chciałam zapytać, czy teraz, w latach 90., Kościół czy kościoły odegrały jakąkolwiek rolę? Domyślam się, że nie w negocjacjach dyplomatycznych, ale nie wiem, w tworzeniu odpowiedniej atmosfery w społeczeństwie niemieckim na przykład. Czy jakiekolwiek wypowiedzi ze strony Kościoła katolickiego, no pewnie tutaj można by oczekiwać ze strony niemieckiej, miały miejsce. To tyle. Dziękuję. Tak, dziękuję bardzo. Odpowiadając na pytanie pani profesor, zacznę od pierwszej kwestii. W moim przekonaniu na takiej, a nie innym zachowaniu premiera Mazowieckiego istotną rolę odegrało jednak jego, powiedziałbym, psychologiczne nastawienie. No, on był dzieckiem wojny, on przecież pamiętał dobrze zbrodnie niemieckie z czasów II wojny światowej i on żył w głębokim przeświadczeniu, że trzeba zrobić absolutnie wszystko, żeby to zagrożenie nie wróciło ponownie. W związku z tym, kiedy uznał, że Helmut Kohl zaczyna prowadzić jakąś grę, on oczywiście rozumiał te argumenty, że to jest gra pod adresem części niemieckiej opinii publicznej, ale cały czas myślę podejrzewał Kohla o to, że chodzi o coś więcej. Że Niemcy rzeczywiście teraz tak mówią, ale jak już Kohl zostanie kanclerzem Zjednoczonych Niemiec, to nagle powie, że no ale ta sprawa z granicą nie jest taka oczywista. No zresztą później mógłby powiedzieć, skoro Kohl uzależniał, prawda, ratyfikację traktatu granicznego od porozumienia w sprawie tego drugiego traktatu regulującego całość wzajemnych stosunków, w tym status niemieckiej mniejszości narodowej w Polsce, bo to był istotny element negocjacyjny wiosną 91, to mógłby powiedzieć, że proszę bardzo, historia przyznała mi rację, Kohl grał dalej tą sprawą, tyle tylko, że realia geopolityczne były takie, że Kohl nie mógł w nieskończoność nie blokować ratyfikacji traktatu granicznego, bo to by po prostu doprowadziło do ochłodzenia w relacjach już Zjednoczonych Niemiec z innymi państwami, no, które oczekiwały, że Niemcy dotrzymają słowa. Więc w moim przekonaniu tutaj psychologicznie Tadeusz Mazowiecki źle określił te priorytety, na co zresztą pokazuje różnica właśnie w nastawieniu z ministrem Skubiszewskim, który też był pokoleniowo podobny, ale Skubiszewski miał większe doświadczenie dyplomatyczne, no, był specjalistą od prawa międzynarodowego. Zresztą on zdawał sobie sprawę, że Niemcy nie mają tutaj większego pola manewru. I wydaje się, że Skubiszewski początkowo próbował Mazowieckiego przekonać, że no nie warto aż tak się angażować w tej konkretnej sprawie. Natomiast no, Mazowiecki był premierem, a Skubiszewski był tylko ministrem spraw zagranicznych. I tutaj słowo decyzja Mazowieckiego była ważniejsza od decyzji Skubiszewskiego. Skubiszewski był lojalnym współpracownikiem Mazowieckiego, więc skoro jego szef kazał mu zabiegać o sprawę granicy, to Skubiszewski o nią zabiegał, choć jak się wydaje, no, gdyby sytuacja była odwrotna, to prawdopodobnie Skubiszewski by uznawał właśnie sprawę granicy za oczywistą i mówił, ale niech Niemcy coś zapłacą, prawda? I myślę, że tutaj po prostu, i plus oczywiście druga sprawa to sprawa wyprowadzenia wojsk radzieckich. Ona jest tu fundamentalnie ważna, bo naprawdę mieliśmy ogromne szczęście, że w roku 91
Związek Radziecki się zaczął rozsypywać, dlatego że gdyby nie ten pogłębiający się kryzys, którego decydującym momentem był Pudżianajewa i jego porażka, to strona, te negocjacje do lata 91 w sprawie wyprowadzenia wojsk radzieckich z Polski no, szły bardzo opornie, po prostu Rosjanie tak naprawdę mówili, dopiero jak zakończymy wyprowadzenie naszych wojsk z Niemiec, to wtedy będziemy rozmawiali o ewentualnie wyprowadzeniu, już zakończeniu procesu wyprowadzania wojsk z Polski i dopiero po upadku puczu Janajewa zmiękła Moskwa i zgodziła się na wyprowadzenie wojsk do końca roku 93. Natomiast gdybyśmy te rozmowy zaczęli i tak jak to strona sowiecka zaproponowała już w lutym roku 90, istniała szansa, że ze strony właśnie radzieckiej padłyby deklaracje bardzo jednoznaczne jeszcze wiosną roku 90, których moglibyśmy się później trzymać. Bo w tym czasie jeszcze ciągle Gorbaczow zakładał, że armia radziecka pozostanie na terytorium Polski. Natomiast jeśli chodzi o drugie pytanie, o rolę kościołów, to tutaj rzeczywiście intuicja pani profesor jest trafna. O ile ważne było list biskupów polskich do biskupów niemieckich 65 roku, bo on otwierał pewną trudną drogę do pojednania polsko-niemieckiego, to w latach 90. ta rola była już czysto religijna. Oczywiście były deklaracje biskupów polskich i biskupów niemieckich w związku z tymi układami, witano je oczywiście z radością, natomiast tu już nie ma żadnego bezpośredniego wpływu duchownych ani z jednej, ani z drugiej strony na polityków, to znaczy na przykład można by sobie hipotetycznie wyobrazić, że biskupi niemieccy apelują do Helmuta Kohla jako katolika gorliwego, żeby prawda, jednak tej Polsce ustąpił w imię chrześcijańskiego miłosierdzia, ale niczego takiego historia nie odnotowała, niczego takiego nic takiego nie miało miejsce. Co więcej, wydaje się, że Kohl byłby na to odporny, to znaczy nie sądzę, żeby Helmut Kohl był skłonny ulec tego typu prośbom ze strony niemieckich biskupów. Także ta rola oczywiście duchowieństwa z obu stron jest istotna, ale już na poziomie, powiedziałbym, nie stricte politycznym, tylko na, powiedziałbym, budowie relacji międzyludzkich i między katolikami z obu krajów. To oczywiście na różnych obszarach taka rzecz się dzieje w latach 90. Tu istotna jest też działalność charytatywna niemiecka. Ona jest dalej kontynuowana. Ona się oczywiście na wielką skalę zaczęła w latach 80. w ostatniej dekadzie PRL-u, kiedy niemiecki kościół katolicki, zachodnio-niemiecki kościół katolicki organizował ogromną akcję pomocy dla ludzi w Polsce, o czym się zresztą często zapomina dzisiaj. I to było w jakimś sensie jeszcze kontynuowane w latach 90., ale to no, nie miało tego wymiaru stricte politycznego, dyplomatycznego, o którym tutaj mówiłem. Także to tyle, jeśli chodzi o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Ja pozwolę, zapewne jeszcze będą kolejne głosy, ale pozwolę przeczytać dwa pytania od studentów, moim zdaniem bardzo interesujące, jedne wprost nawiązujące do wykładu pana profesora, a drugie dnia dzisiejszego. Od studenta Marcina Pychnera dostaliśmy pytanie, jakie nastroje panowały w społeczeństwie państw Europy na myśl o zjednoczeniu Niemiec? Panie profesorze, to jest pierwsze pytanie, a drugie, bardziej już współczesne, jakich mamy kandydatów obecnie na stanowisko kanclerza, czyli rozumiem, że w tej najbliższej przyszłości i kto ma największą szansę. Czyli jak gdyby pytanie historyczne i pytanie niejako z dnia dzisiejszego o sytuacji niemiecką. Tak, więc ja już odpowiem na pierwsze pytanie. Oczywiście obawy przed zjednoczeniem Niemiec były spore, zwłaszcza wśród tych krajów, no, które toczyły wojnę i były pod okupacją niemiecką w czasie II wojny światowej. Te wypowiedzi, czy Margaret Thatcher, czy François Mitterranda, sceptyczne wobec zjednoczenia Niemiec, odzwierciedlały jakby nastawienie także ich opinii publicznej. Ani w opinii brytyjskiej, ani w opinii francuskiej zjednoczenie Niemiec nie było czymś, co witano z radością. Raczej witano z obawami, natomiast też zdawano sobie sprawę, no, że to jest logiczna konsekwencja końca zimnej wojny, upadku żelaznej kurtyny i że ciężko jest no, zapobiec czemuś, co było efektem spontanicznego
procesu oddolnego, bo trzeba powiedzieć, że ja nie mówiłem tutaj o tym całym procesie, który się dzieje między obu państwami niemieckimi, ale to nie jest tak, że Helmut Kohl też od razu, kiedy ogłaszał ten 10-punktowy plan zjednoczenia Niemiec, to zakładał, że rok później już Niemcy będą zjednoczone. On początkowo widział ten proces dłużej, no tylko że okazało się, że obywatele NRD głosują nogami. Kiedy przestał istnieć mur, z tygodnia na tydzień trwał proces masowego ucieczek obywateli NRD do Niemiec Zachodnich. Przez tą już otwartą granicę dzień w dzień tysiące, nie setki, a tysiące obywateli NRD przenosiły się na drugą stronę Łaby. Dlaczego? Bo cały czas powątpiewano w to, czy ten proces jeszcze nie zostanie cofnięty, więc lepiej skorzystać z okazji, skoro kiedyś do listopada 89 roku ryzykowano życiem, żeby się znaleźć w Republice Federalnej Niemiec, a teraz nie ma takiego ryzyka, to lepiej z tego skorzystać, bo nie wiadomo, co będzie dalej. I to powodowało, że właśnie NRD przestawała funkcjonować. To było państwo, które się de facto rozpadało. Oczywiście Kohl ten proces realnie też podsycał, no choćby słynną rozdawnictwem, tak zwanym powitalnymi 50 markami, które w pierwszym okresie właśnie po upadku muru dawano obywatelom NRD. Każdy obywatel NRD, który przekraczał po raz pierwszy granicę RFN, dostawał w prezencie od rządu federalnego 50 marek zachodnioniemieckich. To była niemała kwota, więc oczywiście to było bardzo atrakcyjne. I to wszystko powodowało, że ten proces, i później Kohl mówił no, w rozmowach, słuchajcie, no, NRD się rozpada. Ja muszę przyspieszyć zjednoczenie, bo właściwie NRD przestaje funkcjonować, co oczywiście było pewną grą. I to powodowało też w różnych krajach europejskich niepokój. I tu powiem coś, krytykowałem dotąd premiera Mazowieckiego za to moim zdaniem złe rozłożenie akcentów, ale teraz powiem coś w jego obronie. Mianowicie, jak Państwo się wczytacie w ten tekst mojego wykładu, ja tam w pewnym momencie przytaczam badania opinii publicznej dotyczące najpierw zjednoczenia Niemiec i wynika z nich, że polskie społeczeństwo było podzielone. Mniej więcej po połowie niemal. Połowa uważała, mniej więcej 40%, że zjednoczenie jest niekonieczne i powinno nastąpić, ale jednak większość widziała to zjednoczenie jako proces wieloletni, tylko dosłownie kilka procent było zwolennikami szybkiego zjednoczenia. Natomiast mniej więcej połowa, czy blisko połowa polskiego społeczeństwa była zjednoczeniu przeciwna. I co więcej, inne z badań, które też przytaczam w tekście drukowanym mojego dzisiejszego wykładu, pokazywało, że ponad połowa obywateli polskich wówczas, mówię o wiośnie roku 90, akceptowała obecność wojsk radzieckich na terytorium Polski, jeśli dojdzie do zjednoczenia Niemiec, bo zadano takie pytanie, czy jeśli dojdzie do zjednoczenia Niemiec, to uważasz, że wojska radzieckie powinny pozostać na terytorium Polski? Ponad połowa badanych szła tokiem myślenia premiera Mazowieckiego. Tak, niech one zostaną. I z dzisiejszej perspektywy to może się nam wydawać zdumiewające, no ale taki był wynik tych badań socjologicznych. I moim zdaniem to właśnie wynikało z tego strachu rzeczywiście przed Niemcami zjednoczonymi, no, wielkim mocarstwem w sercu Europy, które wywołało w XX wieku, a mówimy o wydarzeniach ciągle z tego XX wieku, dwie wojny światowe jakby. I to jest ta zmiana perspektywy dzisiaj na Niemcy. Też oczywiście nie wszyscy, ale patrzymy jednak inaczej, bo mamy za sobą 30 lat jednak dość dobrych, a z perspektywy, prawda, tysiąca lat historii, można powiedzieć, najlepszych relacji polsko-niemieckich, co nie znaczy oczywiście, że nie ma w nich różnych różnic. Natomiast na drugie pytanie odpowiem bardzo krótko, bo ja nie jestem specjalistą od niemieckiej sceny współczesnej politycznej i ja oczywiście nie potrafię powiedzieć, kto będzie następnym kanclerzem Niemiec, poza tym, że no, widać wyraźnie, że rządy Angeli Merkel już kończą się powoli po rekordowo długim kilkunastoletnim okresie i sądzę, że niezależnie od tego, kto zostanie teraz kanclerzem, to tak naprawdę kluczowe będą kolejne wybory do Bundestagu i w zależności od tego, czy uda się Hadecji przedłużyć mandat jako tej głównej partii rządzącej, czy też to straci, no to będzie rozstrzygało o tym, kto będzie kolejnym kanclerzem Niemiec, więc ja bym nie patrzył raczej na to w ten oto sposób, że kogo Merkel w tej chwili wykreuje na kanclerza, tylko raczej patrzyłbym przez pryzmat no, tych wyborów, które Niemcy czekają, a no, których wynik jest oczywiście przeze mnie niemożliwy do przewidzenia. Ja tylko zwracam Państwu uwagę na coś, co z naszej perspektywy jest jednak niepokojące, czyli rosnące notowania
Alternative für Deutschland, czyli tej partii takiej radykalnie prawicowej niemieckiej, która no, między innymi jest eurosceptyczna i dość ostre ze strony jej polityków padają wypowiedzi na temat już końca tego kajania się przez Niemcy za zbrodnie III Rzeszy i jakby niechęć do tego posypywania głowy popiołem, co jednak trzeba przyznać, strona niemiecka ciągle kontynuuje. Ja powiem tylko już kończąc odpowiedź na to pytanie, że całkiem niedawno Bundestag podjął wyraźną większością głosów rezolucję wzywającą władze Berlina do zbudowania w centrum stolicy Niemiec monumentu upamiętniającego polskie ofiary II wojny światowej. To jest coś, co jest owocem już wieloletniej dyskusji w Niemczech, ale fakt, że ostatecznie właśnie w tym roku taką decyzję Bundestag podjął i to wyraźną większością głosów, jest bardzo optymistyczny, bo on pokazuje, że ciągle większość niemieckiej klasy politycznej zdaje sobie sprawę z niemieckiej odpowiedzialności za II wojnę światową i za zbrodnie także wobec Polaków wówczas popełnione. To tyle, jeśli chodzi o to pytanie. Dziękuję. Panie profesorze, jeśli można, moje pytanie. Przed chwilą w swojej wypowiedzi mówił pan o tej 30-letniej perspektywie spojrzenia już na nowe stosunki polsko-niemieckie. Natomiast no, nie da się nie zauważyć, że sprawa polsko-niemieckich relacji niedobrego charakteru wraca cyklicznie w polskiej polityce, także ostatnio. Chciałem zapytać pańskim zdaniem, na ile jest w tym gra polityczna także wewnątrz Polska, na ile ciągle żywe są te fobie perelowsko-wojenne, nazwijmy to, o tak. Znaczy, odpowiadając na pytanie, powiem tak, że trudno rozdzielić. Z całą pewnością, jeśli chodzi o Polskę, postulat wypłaty reparacji podnoszący przez niektórych polityków partii rządzącej jest częściowo autentyczny. No jest wielu ludzi w Polsce, którzy uważają, że skoro Niemcy nie wypłaciły Polsce odszkodowań, choć oczywiście to nie jest tak, że nie zapłaciły niczego. Ja szacuję w sumie kwoty wypłacone przez Niemcy stronie polskiej od lat 70., od czasów, kiedy w czasach Gierka jeszcze Republika Federalna Niemiec wypłaciła pewne kwoty ofiarom eksperymentów medycznych w obozach koncentracyjnych przez te wszystkie wypłaty, które miały miejsce w latach 90. Ja łącznie sądzę, że to jest kwota rzędu kilku miliardów euro. Dzisiaj równowartość mniej więcej by to była. Natomiast to ciągle oczywiście jest kwota grubo poniżej skali zbrodni i zniszczeń, jakie III Rzesza oczywiście spowodowała na ziemiach Polski. Natomiast i w związku z tym ja rozumiem, że pewna część opinii publicznej ciągle uważa, że Niemcy są nam coś winni. I tu na pewno ten motyw jest istotny, ale mam też przekonanie głębokie, że jest ta też sprawa cynicznie rozgrywana przez polityków, konkretnie partii dziś Polską rządzących i mam na to konkretny dowód. Otóż kilka lat temu poseł Arkadiusz Mularczyk rozpoczął wielką kampanię wokół przygotowania raportu o stratach wojennych Polski. W to zostało zaangażowanych w przygotowanie tego raportu cały szereg instytucji, w tym Instytut Pamięci Narodowej. I z tego, co wiem, od ponad roku ten raport jest gotowy i spoczywa w ręku prezesa Kaczyńskiego, czy w biurku prezesa Kaczyńskiego i z powodów, których ani poseł Mularczyk, ani nikt inny z PiS-u nie ujawnia, nie został ogłoszony, chociaż wcześniej bardzo gromko zapowiadano, że on zostanie ujawniony, upubliczniony i to będzie wstęp do oficjalnych roszczeń Polski Niemiec. Ja się cieszę, że on nie jest ujawniony, bo ja uważam, jak starałem się to Państwu w trakcie wywiadu powiedzieć, że te roszczenia dzisiaj ze strony Polski są po prostu nierealistyczne i bez sensu jest wysuwać żądania, które się nie doczekają spełnienia. To oczywiście się pojawia argument grecki, że Grecja wystąpiła. No tak, tylko że Grecja jest dzisiaj bankrutem. My na szczęście bankrutem nie jesteśmy i Grecja chwyta się wszystkich sposobów, żeby jakoś, prawda, rozwiązać problem swojego monstrualnego zadłużenia
wobec przede wszystkim, choć nie wyłącznie, ale banków niemieckich. Natomiast my, wyciągając tego typu żądanie, moim zdaniem pogorszymy tylko relacje z Niemcami, nie osiągając w istocie rzeczy niczego, bo w moim przekonaniu nie ma na to po prostu realnych szans, żeby dzisiejsze Niemcy, które są nieporównanie potężniejsze od tych roku 90, momentu zjednoczenia, nakłonić do wypłaty reparacji czy odszkodowań. Natomiast oczywiście nie mam nic przeciwko w ogóle liczeniu strat, bo sama operacja historyczna, na gruncie historii, my powinniśmy dokumentować oczywiście straty i ofiary polskie III Rzeszy i straty, jakie ponieśliśmy w czasie II wojny światowej, no ale też powiedzmy jasno, rozmawiamy w gronie historyków, wiemy doskonale, jak trudno jest policzyć nawet fizycznie ofiary, przecież był projekt i on ciągle trwa, nie wiem, w jakiej on jest fazie, liczenia ofiar niemieckich, fizycznie ludzi, których Niemcy zabili, i to utknęło na jakiejś tam liczbie całkiem pokaźnej, no ale wiemy, że ciężko jest policzyć wszystkich ludzi, a to i tak jest paradoksalnie prostsze od policzenia strat materialnych, no, w postaci oszacowania wartości na przykład budynków, prawda, które zostały zniszczone wskutek działań wojennych, czy później działań niemieckich, już takich jak choćby niszczenie Warszawy po upadku Powstania Warszawskiego, czy w trakcie powstania. I teraz oszacowanie tego, przeniesienie tamtych kwot na dzisiejsze jest oczywiście, tak naprawdę można to robić, ale wiemy doskonale, że będzie to bardzo łatwe do podważania. Czyli to szacowanie strat jest przedsięwzięciem, którego ja nie potępiam. Uważam, że jako pewne działanie z zakresu historiografii ma sens, natomiast nie wydaje mi się, żeby było realne wyegzekwowanie owych roszczeń od strony niemieckiej, no chyba że będą to działania, powiedziałbym, dobrowolne, i tutaj nie kryję, że ja mam do strony niemieckiej o to, że tak słabo działa Fundacja Polsko-Niemieckie Pojednanie. Ona formalnie, to jest ta fundacja, która właśnie powstała na początku lat 90. w oparciu o te 500 milionów, które rząd Kohla przeznaczył dla ofiar III Rzeszy, a ona później była zasilana przez Niemców kolejnymi kwotami. No niestety w ostatnich latach jej działalność zamarła, co jak rozumiem jest też papierkiem lakmusowym aktualnego, nie najlepszego stanu relacji polsko-niemieckich, gdzie oczywiście są też inne kwestie, o których tu nie mówiliśmy, na czele z problemem Nord Stream 2, który w oczywisty sposób jest grą nielojalną Niemiec w stosunku do Polski i całej Europy Środkowej, budowa tej drugiej nitki gazociągu północnego. No ale nie zmienia to faktu, że w moim przekonaniu polska polityka wobec Niemiec jest błędna i że idziemy w kierunku, no mówiąc krótko, pogarszania tych relacji w sytuacji, w której mamy niewielu sojuszników. No, już nie chcę wchodzić w obecną sytuację polityczną, kwestię weta. Ten nasz sojusz polsko-węgierski jest, powiedziałbym, no, słaby. Nie widać tutaj innych krajów budowanego od 5 lat Trójmorza, które by stały po naszej stronie, to po pierwsze. No a po drugie też nie wiemy, czy ten sojusznik węgierski okaże się do końca lojalny, bo już mieliśmy w ostatnich latach sytuację wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej, gdzie ten polski sojusznik z Budapesztu się okazał nielojalny. To tak podsumowując, tyle jeśli chodzi o odpowiedź panu Buchowskiemu. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Mamy jeszcze dwa kolejne pytania, wydaje mi się, interesujące ze strony studentów. Pierwsze pytanie nawiązuje wprost do wykładu pana profesora. Czy pana zdaniem były osoby w polskiej polityce ówczesnej, które lepiej poprowadziłyby negocjacje z Helmutem Kohlem? To jest pierwsze pytanie. I drugie pytanie od drugiego studenta. Jak obecnie, współcześnie postrzega się temat granicy polsko-niemieckiej po stronie polskiej i po stronie niemieckiej, panie profesorze? Tak, więc oczywiście to jest trochę pytanie. Pierwsze jest z cyklu, no kto byłby lepszy od Tadeusza Mazowieckiego? Wie pani, ja nie wiem, no bo to jest budowanie historii alternatywnej. Ja nie potrafię odpowiedzieć, że na przykład Bronisław Geremek, który był wtedy też wymieniany jako jeden z kandydatów na premiera w sierpniu 89, by tu był bardziej skuteczny. Natomiast na pewno no, Geremek był poliglotą. Geremek mówił biegle po angielsku, francusku i niemiecku. Tadeusz Mazowiecki, z tego co wiem, nie znał żadnego z tych. No już choćby to ograniczało jego pole manewru, ale miał w roli swojego współpracownika innego poliglotę, bo akurat minister Skubiszewski mówił też tymi wszystkimi trzema językami. I no,
nie był jednak w stanie wyegzekwować tego. Więc ja myślę, że problem polega na tym, że Tadeusz Mazowiecki mógł inaczej rozłożyć akcenty, ale też chcę powiedzieć jasno, nie wydaje mi się, żeby tutaj była duża szansa na uzyskanie wiele więcej. To znaczy na pewno można było dwie rzeczy więcej uzyskać. Znaczy można było zacząć te rozmowy z Rosjanami na temat wyprowadzenia wojsk już w lutym 90 roku, kiedy to zaproponowali, i nakłonić ich do lata, kiedy ostatecznie Gorbaczow zgodził się na wyprowadzenie swoich wojsk z Niemiec, do określenia jakiejś daty, w której Rosjanie się wycofają z Polski, i ogłoszenie tego publicznie. To na pewno by utrudniło później Moskwie wycofywanie się i utwardzanie stanowiska. No i można było wysądować przynajmniej Amerykanów, a także Brytyjczyków i Francuzów w sprawie owych odszkodowań, ale chcę też powiedzieć, może o tym nie wspomniałem w trakcie rozmowy Tadeusza Mazowieckiego z premier Thatcher, jest taki moment, kiedy Mazowiecki zaczyna mówić o tych swoich postulatach pod adresem Niemiec i Thatcher go pyta, no ale ja rozumiem, panie premierze, że panu nie chodzi o żadne reparacje, na co Mazowiecki mówi, no nie, reparacje, o reparacjach nie mówimy. Na co Thatcher odpowiada, tak, to dobrze, bo sprawa reparacji jest, my nie poprzemy sprawy reparacji. Więc tu był jakby też sygnał ze strony brytyjskiej, że Brytyjczycy owszem popierają polskie żądania w sprawie granicy, ale nie chcą wchodzić w sprawy rozliczeń finansowych. Dlaczego? No powiem brutalnie. To była epoka, w której właśnie Margaret Thatcher wywalczyła w ramach Europejskiej Wspólnoty Gospodarczej tak zwany brytyjski rabat, który powodował, że Niemcy musieli więcej płacić do wspólnej kasy unijnej. Jeszcze nie było Unii Europejskiej, była EWG, no właśnie, bo Brytyjczycy płacili mniej, więc dlaczego później Thatcher ma nakładać Niemcom kolejne obciążenia finansowe na rzecz Polski, co ją ta Polska w sumie interesuje. Więc to jest brutalna polityka międzynarodowa. Natomiast odpowiadając na drugie pytanie, no dzisiaj nastawienie w sprawie granicy, myślę, jest takie, że no poza jakimiś zupełnymi marginesami po obu stronach, nikt w Niemczech nie myśli o rewizji naszej granicy na Odrze i Nysie. Podobnie zresztą jak i w Polsce mam wrażenie, no zwolennicy powrotu Wilna czy Lwowa i rewizji naszych granic na wschodzie też są w jakiejś ogromnej mniejszości. Nie jest to temat, który byłby przedmiotem jakichś sporów politycznych istotnych sił, i myślę, że to jest znakomita wiadomość, dlatego że wobec skali problemów, które mamy związanych choćby z pandemią, kryzysem gospodarczym, kryzysem Unii Europejskiej, najgorszą rzeczą, jaka mogłaby nas dzisiaj spotkać, czy w dającej się przewidzieć w przyszłości, byłyby postulaty jakichkolwiek korekt granicy. Zresztą widzimy, co się wydarzyło i jakim problemem do dziś pozostaje kwestia konfliktu ukraińsko-rosyjskiego po aneksji Krymu. I to jest właśnie dziś jeden z takich najważniejszych punktów zapalnych w naszej części świata, dlatego że ten problem jest ciągle nierozstrzygnięty i on będzie wisiał oczywiście nad Europą jeszcze przez długie lata, bo nie widać tutaj szans na jego uregulowanie, to znaczy Rosja Krymu nie będzie chciała oddać, na Ukraina raczej wdająca się przewidzieć w przyszłości nie uzna nigdy tego faktu. Więc to pokazuje, jak groźne są wszelkie korekty granic także współcześnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, zbliżamy się praktycznie do końca naszego spotkania. Dwie pełne godziny. Jeszcze głos pana. Dzień dobry. Panie profesorze Artur Pasko, ja mam krótkie pytanie. Jestem ciekaw, jak pan ocenia rolę Polonii amerykańskiej, bo przecież Jan Nowak Jeziorański wspominał o licznych rozmowach w kuluarach. Także dziękuję bardzo. Tak, rzeczywiście Jan Nowak-Jeziorański i Zbigniew Brzeziński byli tymi Polakami, którzy oczywiście bardzo mocno się zaangażowali we wsparcie dla Tadeusza Mazowieckiego. No tylko, że akurat w tej sprawie konkretnej mam wrażenie, oni bardziej przekonywali Mazowieckiego, że nie będzie rewizji granic, że Niemcy nie będą tutaj podnosili, niż zabiegali w Waszyngtonie o to, żeby George Bush uznał
żądania Mazowieckiego. Trzeba powiedzieć, że generalnie Jan Nowak-Jeziorański był trochę rozczarowany pasywnością polityki Mazowieckiego. Ja akurat nie w tym wykładzie, ale jeśli Państwo sięgniecie do tej mojej książki Od Mazowieckiego do Suchockiej, pierwsze rządy wolnej Polski, której dzisiaj przedstawiłem Państwu niewielki wycinek, tam między innymi cytuję list Nowaka-Jeziorańskiego do premiera Mazowieckiego z początku roku 90, w którym on czyni premierowi wyrzuty, że ciągle nie jest zmieniony ambasador Polski w Waszyngtonie, że Czesi dosłownie w 2 miesiące po aksamitnej rewolucji wymienili ambasadora, wysyłając tam w miejsce komunistycznego aparatczyka, no, przedstawiciela już nowych władz wywodzącego się z opozycji antykomunistycznej. Tymczasem premier Mazowiecki zmienił ambasadora polskiego w Waszyngtonie dopiero latem roku 90, a więc tak naprawdę w prawie rok po powołaniu swojego rządu. I to był niewątpliwie błąd ze strony premiera Mazowieckiego, no bo ambasador w Waszyngtonie to była postać absolutnie kluczowa i pozostawanie tam pana Kinasta, bo tak się nazywał ten ambasador wysłany tam jeszcze w połowie lat 80. przez rząd PRL-owski, no nie był osobą, która miała tam jakiekolwiek kontakty. Zresztą Nowak-Jeziorański właśnie pisał, że ta ambasada jest martwa, że tam są wszędzie agenci bezpieki i że właściwie tam w ogóle nie ma żadnej pomocy i żadnego wsparcia. Natomiast Polonia oczywiście amerykańska wspierała proces demokratyczny w Polsce, ale też trzeba powiedzieć jasno, Tadeusz Mazowiecki miał problem związany z faktem, że przez cały okres jego premierostwa prezydentem Polski był generał Jaruzelski i dla opinii właśnie polonijnej i Polonii w Stanach Zjednoczonych, Polonii w Wielkiej Brytanii, no, to nie było do końca jasne, czy to już jest ten prawdziwy przełom, ta prawdziwa niepodległość, czy to jest jeszcze jakaś gra. I na przykład dochodziło do takich incydentów, jak w czasie wizyty Tadeusza Mazowieckiego w Londynie w lutym 90 roku. Planowano pierwotnie spotkanie z prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie, Ryszardem Kaczorowskim, tym ostatnim prezydentem, i ostatecznie do tego spotkania nie doszło, ponieważ Tadeusz Mazowiecki powiedział, że on się oczywiście może z panem Kaczorowskim spotkać, ale jako z osobą prywatną, a nie jako prezydentem Rzeczpospolitej na uchodźstwie, bo co sobie pomyśli o tym prezydent Jaruzelski. I to ostatecznie sprawiło, że do tego spotkania nie doszło. W związku z tym te środowiska emigracyjne były jednak nastawione do rządu Mazowieckiego z dużą rezerwą. Także tak naprawdę ta wielka rola polskiej emigracji, zwłaszcza w Stanach Zjednoczonych, w lobbingu na rzecz sprawy polskiej ujawnia się dopiero wiele lat później, w roku 98, kiedy trwała wielka, i to była największa, można powiedzieć, taka kampania lobbingowa w dziejach najnowszych polskiego wychodźstwa w Stanach Zjednoczonych, na rzecz ratyfikacji przez Senat amerykański układu o przyjęciu Polski do Paktu Północnoatlantyckiego. I wtedy też Nowak-Jeziorański i Zbigniew Brzeziński odgrywali wiodącą rolę, no przy okazji był już całkowicie nowy polski ambasador od lat, oczywiście w Waszyngtonie, reprezentując już Demokratyczną Rzeczpospolitą. Trzeba pamiętać, że rok 90 to jest okres, w którym Polska moim zdaniem jest w takim okresie przejściowym między PRL a III Rzeczpospolitą, i z perspektywy emigracji tak naprawdę dopiero wybór Lecha Wałęsy na prezydenta, przekazanie przez prezydenta Kaczorowskiego insygniów prezydenckich z II Rzeczpospolitej w grudniu 90 roku na Zamku Królewskim, to jest taki symboliczny akt końca PRL-u. Choć formalna zmiana nazwy państwa nastąpiła rok wcześniej, to rok 90 jest takim rokiem właśnie, że z perspektywy emigracji rząd Mazowieckiego jest rządem nadziei, ale też i pewnych obaw i wątpliwości. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu profesorowi. Proszę państwa, będziemy kończyli powoli nasze spotkanie. Panie profesorze, raz jeszcze ciepło, serdecznie w imieniu organizatorów dziękuję za przyjęcie naszego zaproszenia. Mam nadzieję, że 4 lata do zjazdu pozwolą spotkać się z panem profesorem na salach jeszcze tutaj w Białymstoku na Uniwersytecie. Natomiast chciałem państwu też podziękować za uczestnictwo, za obecność, za aktywność, a jednocześnie przekazać informację, że będziemy starali się kontynuować nasz cykl, najprawdopodobniej już w lutym. Nie chcę jeszcze zapowiadać gościa, ale mogę tylko powiedzieć, że w najbliższym jakimś czasie jedną z osób, która już wyraziła zgodę, jestem po słowie, jest pan profesor Jerzy Eisler, również znakomity historyk dziejów najnowszych, ale zobaczymy, czy uda nam się te wszystkie terminy zgrać.
Raz jeszcze dziękując, kłaniam się nisko, pozdrawiam i do zobaczenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo serdecznie Państwu za udział, Panu Profesorowi za bardzo ciekawy wykład i zapraszam oczywiście do Białegostoku. Już bardzo nam zależy również na fizycznym spotkaniu. Dziękuję serdecznie Państwu, dziękuję Panie Profesorze i do zobaczenia.